razie studentów jednego i drugiego instytutu i pracowników również dwóch instytutów. Serdecznie Państwa witam. Wydział Sztuki po raz kolejny zorganizował przegląd dorobku artystycznego studentów, absolwentów i pracowników uczelni, który ponad 11 lat temu nazwano niebieskim piórkiem. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to zaczęliśmy od 2000 roku. O tyle to było ciekawe wtedy, gdyż to były wtedy etiudy artystyczne studentów Instytutu Muzyki i tak się w sumie to zaczęło. Oczywiście Niebieskie Piórko jest takim tytułem nadrzędnym, gdyż jedna z tych etiud właśnie nosiła taki tytuł i to się stało jakby takim mottem naszych spotkań, a z drugiej strony no, inwencją twórczą na to, że właśnie piórko jest ulotne, prawda, niebieski kolor, teraz chcemy też, żeby było prawda, lazurowe niebo czy woda, więc po prostu to jest też inspirujące dla artystów. Natomiast oczywiście co roku jest to kwestia budowania tytułu na okoliczność talentów i możliwości danych studentów. Także my się nie odnosimy już do przeszłości, tylko pracujemy nad właśnie już nowym cyklem, nową realizacją. Uczestnicy Niebieskiego Piórka prezentowali swoje umiejętności i talenty, ale też elementy codziennej pracy. Jestem studentem jeszcze Wydziału Muzyki. W tym roku mam egzamin dyplomowy. Chciałem pokazać swoją twórczość, to co robię z dziećmi w swojej miejscowości, dlatego przywiozłem ich tutaj. Tutaj zaprezentujemy Chopina w wersji klasycznej i troszeczkę właśnie w opracowaniu swingowym. A podczas korowodu będą to marsze. Następnie na biesiadzie artystycznej zaprezentujemy połączenie tańca grupy tanecznej w połączeniu z orkiestrą Dento. Wręczono kilka statuetek Niebieskiego Piórka w kilku dziedzinach. Proszę Państwa, po burzliwych wyborach, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych, osobowością roku został wybrany profesor Eugeniusz Małkowski. Z Instytutu Sztuk Pięknych wśród studentów wybraliśmy Renatę Orlińską. Proszę Państwa, decyzją Rady Instytutu statuetkę osobowość roku otrzymuje pan profesor Marcin Wawruk. Wolontariuszka, wokalistka, jednym słowem Kasia Zaremba.